Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy trzeba ratować, czy potępiać sobór. Zapraszam. Jest to bardzo popularna postawa wśród, powiedzmy, pewnej części inteligencji związanej z tak zwanymi mszami indultowymi. Postawa: sobór trzeba ratować, magisterium trzeba ratować, a nie potępiać. Ja rozumiem tę postawę w ten sposób, że katolik powinien naturalnie mieć skłonność do tego, chęć do tego, żeby to, co przychodzi z Rzymu, przychodzi od Kościoła, żeby to zawsze jak najlepiej interpretować, żeby mieć naturalną skłonność do tego, żeby przyjmować to z wiarą, z posłuszeństwem, z oddaniem, a jeśli coś jest niejasne, to interpretować to w ten najlepszy możliwy sposób. Uważam, że co do zasady, teraz na razie abstrahując od bardzo konkretnych naszych uwarunkowań, uważam, że co do zasady jest ta postawa oczywiście słuszna. Jest ona, można powiedzieć, katechetyczna, to znaczy, jeśli spojrzymy na jakiekolwiek katechizmy czy dogmatyki, to wszędzie tam jest napisane, że wierny katolik powinien to, co przychodzi od magisterium Kościoła, z wiarą, z posłuszeństwem, z oddaniem po prostu przyjmować. A więc co do zasady, taka postawa jest słuszna. Natomiast niesłusznym jest traktowanie tejże zasady jako niejako najwyższego prawa. I mam wrażenie, że czasami w ustach takich apologetów tak zwanego indultu właśnie ta zasada jest traktowana jako praktycznie najwyższe prawo. Dlaczego nie jest ona najwyższym prawem? Ano dlatego, że prawda ma pierwszeństwo przed takąż praktyczną zasadą. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że tak, co do zasady, katolik to, co przychodzi od magisterium, od Kościoła, powinien przyjmować z wiarą i z posłuszeństwem. Natomiast ta postawa nie może wyłączyć jego myślenia. Nie może sprawić, że on, słysząc przychodzące słowa, że białe jest czarne, skłania się i mówi: ja jestem głupi, ja nie rozumiem, przyjmuję wszystko to, co Kościół mówi, magisterium trzeba ratować, a nie potępiać, więc będę w jakiś sposób ratował. I tutaj można ratować, zdarzają się próby ratowania takich tekstów, takiego magisterium na dwa sposoby. Albo to jest benedyktowska hermeneutyka ciągłości, czyli staramy się dowieść, że zdanie białe jest czarne i białe jest białe, tak naprawdę znaczą to samo. Albo twierdzimy, że to, co Rzym mówi, to zawsze jest słuszne, czyli wcześniej białe było białe, a teraz białe jest czarne. To jest postawa również części apologetów, to są raczej ci nie tradycyjni apologeci, którzy bronią współczesnego magisterium właśnie w ten sposób. Tak postępuje chociażby kanał Tradycjonalizm Polemika, z którym zdarzało mi się nomen omen polemizować. A więc ta zasada, że katolik powinien co do zasady przyjmować z magisterium, z posłuszeństwem, z wiarą, nie zwalnia nas, nie upoważnia do tego, żeby zapomnieć o słowach świętego Pawła. Gdybyśmy my, święty Paweł, gdybyśmy my, albo nawet anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. A więc jak najbardziej Kościół słuchający ma obowiązek zachować rozum, zachować wiarę, ma obowiązek na swój sposób, stosownie do wiedzy, którą posiada, weryfikować to, co przychodzi z magisterium. I oczywiście, że teraz nie każdy wierny tak po prostu będzie w stanie to sprawdzić, ale wierni, którzy mają zmysł katolicki, na pewne wyczucie prawd wiary, poczują, że coś tam jest nie tak w tym magisterium. Wtedy rozglądają się, szukają kapłanów, którzy coś na ten temat mówią i ci im na sposób teologiczny już wyjaśniają, że tak, faktycznie, to, co teraz mówi magisterium, jest niezgodne z tym, co magisterium mówiło wcześniej. Jeśli sylabus mówi, że człowiek nie ma wewnętrznego
prawa, żeby podążać za błędem, a Sobór Watykański II mówi, że człowiek ma wynikające z jego natury, z jego godności, prawo do tego, żeby podążać za jakąkolwiek religią i praktykować ją zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, no to wtedy jest to po prostu sprzeczność. Więcej mówiłem o tym w materiale Bezbożna Wolność, jak również w materiale poświęconym Syllabusowi Zbiór Błędów. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami, tych, którzy jeszcze się z nimi nie zapoznali. A więc wcześniej białe było białe, teraz magisterium mówi, że białe jest czarne. I taka zasada tego, że my powinniśmy z pewnym oddaniem słuchać magisterium, w żadnym wypadku nie może rywalizować z prawdą. W żadnym wypadku nie może zwolnić wiernych z myślenia, nie może zwolnić katolików z tego, żeby pozostawali czujni, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, żeby pilnowali tych słów świętego Pawła, jeśli my, albo nawet i anioł z nieba głosiłby wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Kościół musi pozostać czujny, musi trwać przy wierze. Od namiestnika tego się żąda, tego się wymaga, aby on pozostał wierny. I tego Kościół, tego wierni mają wymagać, powinni wymagać od hierarchii Kościoła, aby ta pozostała wierna temu, co zostało objawione. I nie wolno nam wyłączać rozumowania. Wspomniałem o dwóch możliwościach, w jakie człowiek próbuje uciec, ratując się przed tą sprzecznością, która jest w magisterium, którą można, podałem na przykładzie Syllabusa i Dignitatis Humanae, ale którą można znaleźć na wielu różnych płaszczyznach. Później ekumenizm, który jest, można powiedzieć, taką praktyczną realizacją tej myśli, o której przed chwilą wspominałem. Można tutaj wspomnieć również teologię mszy świętej, która uległa drastycznej zmianie z ofiary w kierunku uczty. Natomiast tutaj nie jest aż tak wyraźne, dlatego że współczesne magisterium jakby nie zanegowało oficjalnie charakteru uczty, jak to jest w tym konkretnym przypadku, który wspomniałem wcześniej, to znaczy kwestia wolności religijnej. A więc dwie możliwości ucieczki. Z jednej strony tłumaczą niektórzy, że białe jest białe i białe jest czarne, to znaczy tak naprawdę to samo, hermeneutyka ciągłości. Sprzeczności w magisterium są tylko pozorne według takichż apologetów Soboru. Sprowadza się to w praktyce do tego, że tak długo wałkuje się słowa, zdania, że tracą one zupełnie swoje znaczenie. I później się mówi, no proszę, to znaczy wszystko to samo. Zdania dokładnie sprzeczne, jak to z Syllabusa i to z Dignitatis Humanae, o których mówiłem, człowiek ma naturalne prawo wynikające z godności, człowiek nie ma naturalnego prawa wynikającego z jego godności. Zdania dosłownie sprzeczne, tak długo będą wałkowane, obracane ze wszystkich stron, że ich słowa zatracą swoje znaczenie i apologeta Soboru ogłasza, proszę bardzo, nie ma żadnej sprzeczności. Trzeba ratować Sobór, a nie Sobór potępiać. Takie postępowanie w praktyce jest śmiercią dla rozumu, dla intelektu. Jeśli tak podchodzimy do ludzkich słów, do magisterium Kościoła, tak naprawdę to jest najwyższe poniżenie magisterium Kościoła. Ono mówi coś sprzecznego, a my tak długo wałkujemy, że aż stwierdzimy, że wcale magisterium nie mówi tego, co mówi. Tak naprawdę to jakby traktujemy to magisterium jak człowieka niespełna rozumu, który mówi rzeczy, które mają konkretne znaczenie, a my twierdzimy, że nie, wcale tego nie mówi, mówi coś, chodziło o coś zupełnie innego i wcale nie o to chodziło, co jest tutaj dokładnie powiedziane. Jest to moim zdaniem tak naprawdę uwłaczające wobec naszego rozumu i ostatecznie antyintelektualne, to znaczy neguje to w praktyce zasadę niesprzeczności. Nie teoretycznie oczywiście i taki apologeta Soboru zawsze będzie bronił oficjalnie zasady niesprzeczności, być może będzie nawet o tym mówił w swoich wystąpieniach. Natomiast w praktyce
rozjeżdża on tą zasadę niesprzeczności właśnie takim wałkiem, w tym momencie, w którym rozbraja wszystkie zdania, które mogłyby się wydawać sprzeczne, rozbraja je w ten sposób, że nadaje słowom takie znaczenie, żeby tutaj zrobić unik i tu jeszcze unik i na końcu nic to już wszystko nie znaczy. W praktyce hermeneutyka ciągłości oznacza: słowa magisterium nic nie znaczą. Znaczą tylko to, co my będziemy chcieli, żeby znaczyło. Będziemy tak długo wałkowali, że przyjmą takie znaczenie, jak będziemy chcieli, żeby znaczyło. Traktujmy się poważnie, traktujmy magisterium poważnie. Jeśli oni mówią, że białe jest czarne, no to trzeba powiedzieć, tak powiedzieli. No to uszanujmy tą ich wolę i powiedzmy im wprost: nie, białe jest białe. A nie udawajmy, że wszystko jest w porządku, że tak naprawdę oni nic nie powiedzieli i w ogóle wszystko, co magisterium mówi, to tak naprawdę nic nie znaczy. Moim zdaniem wcale ta hermeneutyka ciągłości nie jest jakimś okazaniem szacunku wobec magisterium, raczej wręcz przeciwnie, jest pokazaniem, że oni bełkoczą, mówią rzeczy zupełnie nieistotne i my tłumaczymy tak naprawdę, co trzeba pod tym zrozumieć. Z drugiej strony mamy tych, którzy mówią: tak, wcześniej białe było białe, teraz białe jest czarne. To są właśnie apologeci pokroju kanału Tradycjonalizm Polemika. Dobrze, że doszło do tych zmian. Wcześniej wolność religijna była potępiona, teraz jest już nie jest potępiona. I dobrze, no bo Duch Święty tak wie, jak gdy chce. I wcześniej była zła, teraz jest dobra i wszyscy są zadowoleni. Tak wygląda również część apologetyki Soboru Watykańskiego II i reform posoborowych. Oczywiście taka logika w istocie nie jest żadną logiką. Jest to również zanegowanie zasady niesprzeczności. Dwie rzeczy nie mogą być pod tym względem w tym samym czasie, pod tym samym względem w tym samym czasie, zarówno prawdziwe, jak i nieprawdziwe. Rzeczy, które ogólnie obowiązują, bo są takie jak ogólne prawdy wiary, Bóg jest jeden, to nie może się zmienić w czasie, to znaczy jest to prawda poza czasowa i jeśli Bóg jest jeden, to jest jeden zawsze. Nie można powiedzieć, że raz był, a raz go nie było. Jeśli nie ma, jeśli jest, człowiek ma wewnętrzne, wynikające z jego natury prawo do podążania za błędem, to je ma. Jest to ponadczasowe, bo jego natura się nie zmienia. Jeśli nie ma tego prawa, to nie ma. Jeśli Kościół zadekretował w swoim magisterium, że nie ma, to nie ma. Oczywiście dlatego, że jest to po prostu zawarte w Bożym objawieniu. I teraz stwierdzenie, że no, wcześniej nie miał, a teraz najwyraźniej ma, no bo wcześniej Kościół głosił tak, a teraz głosi tak, no i po prostu Kościół ma zawsze rację. W praktyce oznacza to takie ślepe posłuszeństwo i absolutną śmierć intelektu. Przyjmuje to, co Kościół, co od Kościoła przychodzi, przyjmuje i po prostu, bo tak należy. Podejrzewam, że większość tych apologetów wcale by nie przyjęła wszystko, co od Kościoła przychodzi, to znaczy gdyby dzisiaj Kościół zrobił zwrot i zaczął nauczać znowu tradycyjnie, to podejrzewam, że duża część tych apologetów zrobiłaby rewoltę, bo tak już bardzo ukochali te posoborowe reformy. Natomiast powiedzmy, że zasadniczo argumentacja idzie w ten sposób: co przychodzi od Kościoła, to jest dobre i właśnie tak powinno być. Jak wspomniałem, śmierć intelektu. Jeśli wcześniej białe było białe, to i dzisiaj jest jeszcze białe. Jeśli wcześniej przez wszystkie wieki Kościół nauczał, że człowiek nie ma wewnętrznego prawa wynikającego z jego godności, aby za błędem podążać, to znaczy, że tego prawa nie ma i tego zmienić nie można. I to nie będzie organiczny rozwój, gdy nagle powiemy, że jednak takie prawo ma, tylko to będzie zaprzeczenie temu, co było wcześniej. I jeśli ktoś twierdzi, że i jedno, i drugie jest prawdziwe, według Arystotelesa należy go określić jako zielone warzywo, to znaczy istota nie używająca podstawowych zasad logicznego myślenia, a więc nie korzystająca w praktyce z rozumu, przynajmniej w tym jednym konkretnym aspekcie. To nie oznacza, że ten człowiek w ogóle rozumu nie używa, ale pomijając, negując w praktyce podstawowe jego zasady, w tej sprawie postępuje w sposób zupełnie nierozumny, a jeśli w tej sprawie postępuje w ten sposób, no to będzie najprawdopodobniej również w innych sprawach, na których będzie mu zależało, te podstawowe zasady ludzkiego myślenia negował. A więc, jak wspomniałem, oba te rozwiązania, próby ratowania soboru w praktyce
oznaczają zanegowanie zasady niesprzeczności. W praktyce oznaczają, że rezygnujemy z logicznego myślenia, z racjonalności. Zwracam na to uwagę, to ktoś kiedyś o to pytał, że używam słowa racjonalność, a nie racjonalizm. Racjonalizm w języku polskim przyjęło to słowo raczej znaczenie konkretnego, naturalistycznego prądu filozoficznego, prądu, który jest naturalistyczny, który neguje wszelkie działanie nadprzyrodzone. Dlatego nie używam świadomie tego słowa, mówię o racjonalności, co oznacza po prostu kierowanie się rozumem, który jest wyższą władzą poznawczą i tą władzą, którą otrzymaliśmy przez Pana Boga właśnie, aby nią się kierować. Ostatecznie w niebie, daj Boże, będziemy radowali się właśnie poprzez oglądanie Pana Boga, visio beatifica, wizja uszczęśliwiająca. To będzie właśnie czynność rozumowa, poznanie wszystkiego pełni bytu, skoncentrowanej w tym swoim źródle wszelkiego stworzenia. A więc rozum, najwyższa władza naszej duszy, mamy obowiązek się nim kierować. Po to go dostaliśmy od Pana Boga, aby właśnie rozumem, wyższą władzą poznawczą się kierować. Jest to ta władza, która pozwala nam pojmować ogólne pojęcia, pojęcie sprawiedliwości, pojęcia dobra, prawdy, piękna. Pomaga, czy ona pozwala nam abstrahować. Widzimy Janusza, Stefana i Jessica, abstrahujemy od cech osobowych, od cech pojedynczej jednostki i wyciągamy to, co jest im wspólne i tworzymy pojęcie człowiek. A więc abstrakcja, wybitnie rozumowa czynność. A więc mamy obowiązek postępować na sposób racjonalny. Jak wspomniałem, te dwie postawy negują podstawową zasadę racjonalności, a więc są antyracjonalne, co modernistom nie przeszkadza, bo pamiętamy o tym, że modernista co do zasady uważa, że wiara jest na poziomie uczuć, a więc jest to antyracjonalna herezja, która przenosi cały ciężar wiary na poziom w praktyce uczuć. Tam można używać innych słów i może będą używali innych słów, natomiast co do zasady będzie to się sprowadzało do uczuć religijnych. To wyjątkowe uczucia religijne tworzą takich założycieli religii. To uczucia religijne później sprawiają, że człowiek w ten czy w inny sposób realizuje jakąś tam praktykę religijną. Dogmaty są tylko i wyłącznie wyrazem uczuć religijnych ludzi danej epoki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w praktyce, w religii jest wynikiem uczuć religijnych według modernistów. Dlatego w ogóle im to nie przeszkadza, że coś jest nieracjonalne, bo nie musi być racjonalne, bo tak naprawdę najważniejsze są i tak te uczucia religijne. I tutaj pokazuje się tak naprawdę głęboki satanizm tej herezji modernistycznej, bowiem to właśnie zły duch nienawidzi racjonalności. Dlaczego? Dlatego, że to jest ta władza duszy, która jest najbardziej w nas obiektywna, która szuka poznania właśnie obiektywnej prawdy, którą gdy człowiek się kieruje, to naturalnie wchodzi gdzieś tam w kontakt z rzeczywistością, z czymś, co jest obiektywne. I gdy człowiek zaczyna używać rozumu, no to jest cytat z Władcy Pierścieni, to wtedy trzeba uważać na nogi, bo nie wiadomo, gdzie one poniosą. To znaczy zwykle niosą one właśnie do poznania prawdy. Gdy człowiek zaczyna na poważnie używać rozumu, to jest już bardzo blisko poznania prawdy i to jest szalenie niebezpieczne z punktu widzenia złego ducha. To znaczy on woli, żeby ludzie nie używali rozumu, woli rozpalać emocje, bo poprzez emocje człowiek Pana Boga nie pozna. Cnót nie wypracuje, czyli ani celu nie zna, ani drogi do tego celu nie będzie w stanie obrać, a więc najlepiej jest rozum zabijać według złego ducha. No i dlatego właśnie duża część herezji i nasza, ta dominująca dzisiaj herezja modernizmu, no nasza, mam na myśli naszej epoki, broń Boże, nie nasza w sensie, jakobyśmy my chcieli ją praktykować, ta herezja, wielka herezja naszych czasów również jest herezją antyracjonalną, herezją wybitnie satanistyczną, herezją, która atakuje zasadę niesprzeczności. I w ten sposób chciałem dzisiaj pokazać, że próby, mogłoby się wydawać, przynajmniej jedna z nich, ta hermeneutyka ciągłości, to jest taka próba, wydawałoby się, tradycyjnej obrony Soboru. Zwracam na to uwagę, że takie próby w praktyce atakują zasadę niesprzeczności, a więc atakują naszą najwyższą władzę duszy
i w ten sposób wyrządzają człowiekowi ogromną szkodę. W ten sposób człowiek, być może w dobrej wierze, chcąc bronić nauki Kościoła, bronić magisterium, tak naprawdę atakuje ludzką racjonalność, czyli atakuje to, co do Pana Boga nas ma zaprowadzić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.